Dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat, czy dzisiaj jeszcze spotykamy nowe proroctwa? Więc co do zasady, dzisiaj już nie spotykamy żadnych nowych proroctw. Żadne nowe proroctwa Bóg już nie udziela. Mamy o tym wyraźnie napisane w wielu miejscach Pisma Świętego. Jedno z tych miejsc to jest Kolosan, pierwszy rozdział, 25 werset. Tam jest informacja, że Słowo Boże już zostało w pełni rozgłoszone. Drugie takie miejsce to jest Rzymian, 16 rozdział, 26 werset. Tam jest wyraźnie napisane, że Słowo Boże zostało zamknięte przez pisma prorockie. I kolejne miejsce, które jest bardzo dobitne, to jest Objawienie Jana, 22 rozdział, 18 werset. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. Zatem jednoznacznie widzimy, że dzisiaj już nie ma żadnych nowych proroctw. A te proroctwa w Nowym Testamencie, które mamy, i te proroctwa w Starym Testamencie, które mamy, te proroctwa jednoznacznie pokazują, że jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, jeśli nie przyjdziesz z osobistą ufnością do Boga, do Pana Jezusa Chrystusa, nie poprosisz Go o wybaczenie twoich grzechów, nie skorzystasz z zbawienia twoich grzechów, zbawienia ciebie od twoich grzechów, to pójdziesz na wieczną zagładę do jeziora ognia i siarki. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Zatem przyjdź do Pana Jezusa jeszcze dzisiaj. Teraz jest czas łaski, teraz jest dzień zbawienia. I nie odwlekaj, tylko w Panu Jezusie jest ratunek. Nie poszukuj nowych jakichś proroctw. Poza Pismem Świętym nic nowego Bóg nie dodaje. Więc to, co jest w Nowym Testamencie, to już jest koniec objawienia Bożego. Nie można nic do tego dodać. Nie wolno też z tego nic odjąć. Nie lekceważ tego, czego Słowo Boże uczy. Biblia w całości jest na teraz, na czas obecny, jedyną możliwą wskazówką na twoją przyszłość. I jedynie Biblii powinieneś ufać, jeśli chcesz dostać się do nieba i być przez całą wieczność z Bogiem. No chyba, że zamierzasz iść do jeziora ognistego i siarki i ognia, gdzie będziesz dręczony dniem i nocą na zawsze, na wieki wieków, to wtedy nie musisz studiować Pisma Świętego. Jeśli chcesz iść do piekła, to faktycznie Biblię studiować to jest strata czasu i nie powinieneś tego robić, bo ona może pokrzyżować twoje plany i wskazać ci drogę zbawienia przed należnym ci piekłem wiecznym. Dlatego jeżeli chcesz się ratować z tego złego i przewrotnego rodu, w jakim teraz się znajdujesz, to przyjdź do Pana Jezusa, poproś Go o światło i czytaj Słowo Boże, Biblię. Bo Biblia jest skończonym proroctwem. Już nic więcej nie będzie dodane do Biblii. Nie wolno nic do tego dodawać, nie wolno nic z tego odejmować. Ale jeżeli chcesz iść do piekła, do jeziora ognistego, trzymaj się z dala od Biblii. Jest to bowiem bardzo niebezpieczna księga dla twoich planów, gdyż ona może cię uczynić mądrym ku zbawieniu i wskazać ci drogę ratunku, a jak już ją będziesz znał, to być może z niej skorzystasz. Zatem wybierając dzisiaj, czy chcesz iść do jeziora ognia i siarki na zawsze, gdzie zasłużyłeś i masz zagwarantowane miejsce w piekle, nie martw się, nic cię nie ominie. Wystarczy, że nie będziesz szukał Boga, nie będziesz chciał przyjść do Boga, jesteś już na drodze do jeziora ognistego. Nic nie musisz robić, jest to pewna, bardziej niż pewna droga. Ale jeżeli nie podoba ci się takie przeznaczenie, to uciekaj od tego, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I jeżeli przyjdziesz do Pana Jezusa, On bez żadnego wypominania cię zbawi. Narodzi cię na nowo Bóg i da ci Ducha Świętego do twojego wnętrza i będziesz miał pewne, nieutracalne życie wieczne. Bo zbawienie jest nieutracalne, gdy już je raz otrzymasz.
bo zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Więc ratuj się z tego złego i przewrotnego rodu. Niech Ci Bóg błogosławi. Czytajcie Biblię, Słowo Boże, Skrytka Pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Telefon do mnie 791-214-963 albo adres do korespondencji e-mail, czyli czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Z Bogiem.